Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo prostym narzędziem terapeutycznym, którym jest podjęcie decyzji. To narzędzie świetnie sprawdza mi się od ponad pół roku i widzę, że naprawdę ma w sobie ogromną magię. Od czego warto zacząć? Myślę, że od tego, aby zastanowić się, co jest dla nas ważne. Gdzie potrzebujemy zmiany? Jaki mamy cel? A nad drugą rzeczą, nad którą możemy się pochylić, jest w jaki sposób formułujemy ten swój cel. Jeśli formułujemy go w sposób chcę albo chciałabym, to może być w nas taka wątpliwość, że być może chcemy, ale nie ma w nas takiej stuprocentowej pewności. I myślę, że w podjęciu decyzji jest właśnie ta determinacja i ta pewność, której potrzebujemy do realizacji swojego celu. W jaki sposób więc formułować ten swój cel? Na kartce albo na głos, ale najlepiej sobie to zapisać. Napisać podejmuję decyzję albo postanawiam. No i później dalej, co postanawiasz? Ta decyzja dobrze, gdyby była podjęta z serca i z całą swoją mocą. Najlepiej nie w biegu, tylko w jakimś wyciszeniu. I jak to później działa? Nie dzieje się to w taki sposób, że od razu ta decyzja, to marzenie, ten cel zaczyna się realizować. Tak, on zaczyna się realizować, ale w taki sposób, że na początek pojawiają się wszystkie blokady, które przeszkadzają nam w osiągnięciu tego, czego pragniemy. Jeżeli coś postanawiamy, to potrzebujemy uprzątnąć ze swojej drogi to, co nie pozwala nam tam dojść. I w taki właśnie niesamowity sposób wszechświat działa, że nam pomaga odgrodzić tą drogę, pokazując, co na niej stoi, przez co potrzebujemy przejść, aby spełnić swoje marzenia. Ostatnią moją decyzją było to, że postanawiam dorosnąć. Że postanawiam dorosnąć emocjonalnie, no bo wiadomo, fizycznie już jestem dorosła. I nagle na mojej drodze, jak grzyby po deszczu, pojawiły się wszystkie blokady, które nie pozwalają mi dorosnąć. A w tym także osoby, które mnie w tej roli dziecka bardzo utwierdzały i wspierały. I niesamowite było to, że kiedy poszłam na swoją sesję terapeutyczną, to także byłam już gotowa skontaktować się z tematem, który mi tą dorosłość blokował, czyli z taką ogromną potrzebą, aby być zaopiekowaną. Bo ta ogromna potrzeba, aby być zaopiekowaną i uratowaną, trzymała mnie w tej roli dziecka. Tak więc przejście przez to było bolesne, jednak moje otwarcie na ten proces, kiedy miałam bardzo dużo emocji z tym związanych, pomogło mi pójść dalej. Ja nie mówię, że ten cel już został osiągnięty, ponieważ ta decyzja była podjęta może 2 tygodnie temu, ale widzę, jak wspaniale wspiera mnie Bóg w realizacji tego celu. Widzę, jak przychodzą do mnie sytuacje, które pomagają mi to osiągnąć. Kiedy mogę się zmierzyć z tym, co stoi mi na drodze, a co prawdopodobnie przez wiele lat ułatwiało mi życie. Bo jeśli chodzi na przykład o moją decyzję bycia dorosłą, to, że ja byłam przez większość czasu w roli dziecka, ułatwiało mi życie, bo szukałam sobie osób, które się mną zaopiekują. I takie osoby znajdowały się. Jednak to było mi potrzebne tylko przez jakiś czas. A teraz staje się zwyczajnie kulą u nogi. Tak więc warto nie podejmować też tej decyzji w złości, że ja już tego nie chcę, to już jest koniec i tak dalej. Ja nie mówię, że złość nie jest potrzebna. Jest często potrzebna i może nam pomóc z czegoś wyjść. Jednak jechanie na złości utwierdza nas w roli ofiary. Powoduje frustrację, niezadowolenie i ciągłe rozdrażnienie. Więc złość, tak, pomaga nam często z czegoś wyjść,
jednak na dłuższą metę jest po prostu toksyczna. Jeśli więc jesteś w takim momencie, że potrzebujesz podjąć tę decyzję w złości, to okej, może inaczej nie potrafisz. Jednak ja skłaniałabym się ku temu, aby wyciszyć się i zajrzeć do swojego serca i zapytać się siebie, na co jestem gotowa. Bo jeśli na przykład zarabiamy najniższą krajową i mamy takie wielkie marzenie, chcę zostać milionerką i piszemy sobie w zeszyciku, postanawiam zostać milionerką, to oczywiście, że jest to możliwe, jednak warto sprawdzić w sobie, czy to dla nas jest możliwe na ten moment. Bo może lepiej by było podjąć decyzję, postanawiam uzdrowić swoją relację z pieniędzmi, albo postanawiam zmienić pracę na lepiej płatną. Czyli ważne jest to, żeby ta decyzja naprawdę była z nami spójna, tak żebyśmy ją naprawdę czuli. Bo decyzje typu postanawiam być milionerką, kiedy na przykład mieszkam pod mostem, to mogą być to tylko złudne marzenia, takie dziecięce bajki wymyślone przez nas jako dzieci. I ja też jak byłam dzieckiem, to wymyślałam sobie takie bajki w głowie. Ale kiedy podejmujemy dojrzałą, dorosłą, spójną i realną decyzję, to jestem przekonana, że ta decyzja się spełni. Bo to jest decyzja z serca, nie z głowy. Dlatego teraz, jeśli macie ochotę, zajrzyjcie w swoje serca i sprawdźcie, co na dzisiaj chcecie postanowić. A zobaczycie, że wszechświat będzie was w tym wspierał. Życzę wam powodzenia.